śpiewają w każdym języku, za wyjątkiem ojczystego. W zespole szkół nr 3 w Rybniku odbył się finał 3. edycji powiatowego konkursu piosenki obcojęzycznej. Młodzież śpiewała zagraniczne utwory i dowodniła, że ma zarówno serce do muzyki, jak i smykałkę do języków obcych. Bezkonkurencyjne okazały się Emilia Strączek i Klaudia Szulik. Dzisiaj śpiewali najlepsi z najlepszych. Po wysłuchaniu wielu występów eliminacyjnych w zespole szkół nr 3 odbył się finał powiatowego konkursu piosenki obcojęzycznej Superstar 2015. Młodzież garnie się do śpiewania, rozwija swoje muzyczne talenty, a do tego jest to kapitalny moment, aby poćwiczyć swoje zdolności językowe, prawda? I wcale nie chodzi tylko o szlifowanie najpopularniejszego języka angielskiego. Co roku paleta języków obcych jest szeroka, nie inaczej było w tym roku. Będzie również język francuski, mamy język czeski, koreański, no i włoski. Nie było tutaj wielkich obcojęzycznych hitów, były za to utwory mniej znane, co nie oznacza, że mniej piękne. Pojawiła się nawet muzyka klasyczna po włosku. Będzie to Puccini, więc myślę, że dla koneserów również takiej muzyki no dzisiaj będzie uczta. A o tę ucztę zadbało 20 młodych osób, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a wśród nich osoby, które już nie jeden sukces mają na koncie. Zdobyłam złotą miodłę na Międzynarodowym Festiwalu. W sumie często jeżdżę po konkursach, wiadomo, nie zawsze się uda. Dzisiaj udało się wszystkim finalistom zaprezentować śpiewająco. Oprócz pamiątkowych statuetek, dyplomów czy różnego typu nagród, laureaci otrzymali lekcje wokalu, które przeprowadzi zasiadający w jury konkursu Jarosław Hanik.